Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w takim moim pierwszym jakby poke poradniku. Kilka osób pytało mi się, jak ja to zrobiłem, że podczas gry mojego Pokémon Omicron mam to ładne takie tło z XY i Pokémony z tej szóstej generacji, w sensie, że ta animacja. To jest bardzo łatwa sprawa. Wystarczy pobrać pewne rzeczy i to w odpowiedni sposób i w odpowiednie miejsce przekopiować. I będzie wszystko dobrze. Ja postaram się w tym poradniku wam to pokazać, żebyście też mieli takie coś w swojej grze. Ogólnie myślę, że wiecie, gdzie ściągnąć Pokémon Omicron albo Pokémon Zeta. To są dwie takie równoległe gry. Wystarczy wpisać w Google, wujek Google, Pokémon Omicron. Nawet nie musicie już tam kombinować w nie wiadomo co. I tutaj jest taka strona www.reddit.com. Wchodzimy w tą stronę. Dalej, 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 dalej. Mój net jest zabójczy. No, i tu mamy Jirachiego i taką fajną stronkę. Jeśli chcecie w ogóle ściągnąć Pokémony, to tam nie, tu jest jakiś patch. Widzicie, nie wiem nawet jaką ja mam wersję. Czy to 1.4.1.0? Myślę, że chyba tak. I tak. Tu macie Black and White Battle GUI Pack. Czyli to jest po prostu zmienia. No, tu jest nawet tłumaczenie. Zmienia scenę walki tak jak w Black and White, że będzie wyglądało coś w podobie. Czyli po prostu te takie tło walki będziemy mieli z Black and White. A tutaj mamy 3D Pokémon Sprite Pack, czyli tu będziemy mieli Pokémony właśnie takie, co się poruszają jak w XY, że jest taka fajna animacja. One się będą tylko ruszały, podczas ataku nie będą wykonywać tych ruchów, tylko będą się tak ruszać, no tak jak zresztą u mnie jest. Evelemon Sprite Pack to zmienia. These look very nice, such as summary screen and the PC boxes, and so much more. Highly recommended. No to bym musiał też ściągnąć sobie, zainstalować, zobaczymy co to jest, ale to potem. I mamy tutaj Sprite Overhaul Pack, czyli te dwie rzeczy by nas interesowały w porywach do trzech. Jeszcze co ja mam u siebie, a wcześniej nie miałem, to. Nie wiem, czy tutaj to jest i czy to stąd ściągnąłem, ale chyba stąd. To jest chyba to całe. No, to chyba będzie to. Jak to macie chyba to też menu z Black and White. Zresztą ja tu chyba nawet mam to. Ja to ogólnie mam ściągnięte też, dlatego nie będę tego ściągał po raz drugi. Wszystko mam u siebie na pulpicie. Tu są moje małe psiaki. Dobra, tu mamy to menu Black and White, tu mamy XY Animated Sprite i tu mamy ten Overhaul. No dobra, no wypakuję to jeszcze raz. Już nie będę taki i wam to mniej więcej pokażę. Już nie będę tego kopiował po raz drugi, bo ja się na razie bawię. Bo mi się jakoś tak dziwnie skopiowało, że miałem i te z XY animacje i z Black and White. I problem był tego typu, że raz Pokémon się ruszał jak w XY, a raz jak w Black and White. Strasznie mnie to denerwowało i irytowało. Dlatego na razie się bawię w usuwanie tego Black and White. A tego jest od jasnej cholery, już chyba z 2000 jak nie więcej usunąłem tych Pokémonów, bo to i shiny i takie i z przodu i z tyłu, także jednego Pokémona trzeba liczyć przynajmniej na 6 albo 8 razy.
No co jest? Dalej. Jest. Tu mam to Butlers. Extract Pulpit. No tego jest od jasnej cholery, też dlatego to się dosyć długo będzie wypakowywać. Ja może spauzuję i widzimy się za chwilę, jak to się już wypakuje. Witajcie kochani po przerwie. Jak widzicie, jest już wypakowane. Co my mamy tu w środku? A mamy takie coś. Są te animacje. I teraz tak. Tu mam mojego Omikrona. Tu jest moja gra. Tu mamy tak. Graphics. I też mamy takie coś jak Butlers. Teraz wystarczy zrobić taki myk, że ten folder trzeba skopiować tutaj. Po prostu zamienić ten folder z tym folderem. Ja już tego nie będę robił, bo ja to mam. I tak samo jak mamy tutaj overhaul, czyli to tło, mamy, no tutaj w graphics, mamy animation, battle bags, icons, Windows skins tam jest na dole. Też trzeba to po prostu wziąć i przekopiować do tego foldera. Ja mam wersję 1.3.28 Omikrona. Może sobie spaczuję, zobaczymy. Ważne, żeby mi się nie zepsuło to, co mam. Także myślę, że pomogłem. Zaraz zobaczycie efekt, jak to powinno wyglądać. No, daj. Dziabaj. Omicron version. Tu mi jest jakiś, nie wiem, wyskakuje to, odkąd właśnie fonts to są te. Co? Czcionka. Znaczy się czcionka. No rodzaj czcionki sobie też ściągnąłem taki. Tam z jakiejś strony i po prostu chyba to mi nie weszło, też dlatego mam taki komunikat. Jak widzicie, ja sobie tutaj trenuję tego mojego Ferseeda. A to wszystko powinno wyglądać tak. Mamy to tło i mamy Pokemona, który rusza się jak XY. Czyli jest nim hut-hut. Od razu sobie może wezmę go, pierdyknę. No dalej. Iron Barbs. Rollout. Nie trafia. Jeszcze nie dość, że jest sparaliżowany, to jeszcze nie trafia. No chciałbym. Także. No co, no więcej nie trzeba pokazywać. Wszystko działa. Dlatego dziękuję Wam za obejrzenie tego poradnika. Jeśli Wam się podoba i pomogłem, napiszcie w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do oglądania kolejnych moich filmów na moim kanale CharyzardTube, zarówno z Leaf Green, Omicron, jak i Pokémon X. No i może kiedykolwiek jeszcze uda mi się i będzie mi dane nagrać Pokémon Omicron, znaczy się Pokémon Omicron, nagrać jeszcze jeden poradnik. Będzie mi bardzo miło. Z czymkolwiek macie problem, piszcie, ja postaram się to rozwiązać i Wam pomóc. Także trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.